Cześć siemanko wam wszystkim z tej strony Royce Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w nowej serii na moim kanale będzie to seria może nie jakaś długo, ale będę wam przedstawiał moje przewidywania na inne ligi dzisiaj ekstra klasa w na następnym odcinku będą przewidywania na pierwszą ligę potem myślę że będzie druga liga wszystkie cztery grupy trzeciej ligi no i potem lecimy sobie z yy, wszystkimi Grupami czwartej ligi. Oczywiście będę podawał moje przewidywania, kto awansuje, na no w dzisiejszym przypadku, kto awansuje z pierwszego miejsca do Ligi Mistrzów i kto z drugiego, trzeciego, czwartego do Ligi Europy i oczywiście kto spadnie do yy, pierwszej ligi. No i oczywiście to samo w następnych ligach, pierwsza, druga i tak dalej. Jak mówiłem, dzisiaj ekstra klasa więc no co, jeżeli seria wam się będzie podobała no to zostawcie oczywiście kciuka w górę 10 łapek w górę, myślę, że pod, jak bijecie te 10 łapek w górę, no to wtedy polecimy z pierwszą ligą a teraz myślę, że już nie będę przerzucał, tylko od razu lecimy z dzisiejszym odcinkiem zaczynajmy najpierw może od czwartego miejsca, czyli dalej będzie to Liga Europy Jak wiecie Jak widzicie tutaj jest Lech Poznań No on ostatnio sobie radzi słabo Bo przegrał ostatnio z Piastem Gliwice 0 do 4 Więc radzi sobie fatalnie Ale moim zdaniem tam odbudują się W dalszej części Sezonu i wywalczą To czwarte miejsce Oczywiście to są moje typy Więc nie bierzcie ich Jakoś tak bardzo do siebie Oczywiście to są moje typy ja to daję tak jak ja myślę jak to będzie więc czwarte miejsce myślę że tutaj na koniec sezonu zajmie Lech Poznań jeśli chodzi o trzecie miejsce jak widzicie na ekranie będzie to moim zdaniem Jagiellonia Białystok ona sobie radzi na razie bardzo dobrze więc moim zdaniem tutaj Jagiellonia zajmie trzecie miejsce jeśli chodzi o drugie miejsce, to będzie moim zdaniem Lech Gdańsk. No, tam mają dobrych krajków, którzy naprawdę mogą mi zapewnić to drugie miejsce i oczywiście Ligę Europy. Więc, no, moim zdaniem, drugie miejsce tutaj zasługuje Lech Gdańsk. Ale oczywiście dalej też mogą powalczyć o yy, Ligę Mistrzów. Tak samo jak, jak Jelonia. Może niekoniecznie już na przykład Lech, ale Lechia i Jagierny jak najbardziej mogą powalczyć o Ligę Mistrzów. No a Ligę Mistrzów tak jak zawsze moim zdaniem zdobędzie Legia Warszawa. No to zawsze zdobywała. No i moim zdaniem też raczej zdobędzie właśnie Ligę Mistrzów. Więc nie wiem, co tutaj by mogło się stać, żeby. Oni tego nie zdobyli, ale oczywiście, no, tak jak wcześniej mówiłem, Jagielo i Lechia mogą też być w tym sezonie, akurat lepszy, lepszymi drużynami od Legii Warszawa. Ale ja myślę, że tutaj Legia będzie Liga Mistrzów. No to teraz zajmiemy się może grupą spadkową. Spadają oczywiście dwie drużyny z 15 oraz 16 miejsca, więc może najpierw 15 miejsce. Moim zdaniem z 15 miejsca spadnie do pierwszej ligi Wisła Płock. Wisła Płock na ten moment ma właśnie 15 miejsce. No i moim zdaniem tak zostanie właśnie do końca tego sezonu. I raczej się nic nie zmieni, więc 15 miejsce dla Wisły Płock. No i jeśli chodzi o ostatnią drużynę w tabeli, 16 miejsce, czyli najgorsza drużyna sezonu będzie moim zdaniem mieć Legnica, czyli. Beniaminek Ekstraklasy, drużyna, która niedawno właśnie awansowała do Ekstraklasy z pierwszej ligi no i teraz niestety moim zdaniem spadnie właśnie do, właśnie do pierwszej ligi i no spędzi jeden sezon właśnie w Ekstraklasie no ale też mogą niektórzy myśleć, że to będzie właśnie Zagłębie Sosnowiec, bo w tym momencie jest właśnie on na ostatnim miejscu, ale oczywiście Zagłębie też może spaść to, to jest oczywiście moje zdanie, tylko że miesięczninica właśnie spadnie. Yy, więc oczywiście też możecie dawać swoje typy w komentarzach, kto, kto awansuje yy, do Ligi Mistrzów i Europy i kto spadnie do pierwszej ligi. Więc takie oczywiście są moje przewidywania na Ekstra klasę. No i to by było tyle w tym odcinku. Oczywiście już przypominam, że jeżeli chcecie kolejne odcinki, to 10 opek pod tym odcinkiem i. W kolejnym odcinku będzie pierwsza liga. No i więc ja już dzisiaj nie będę przedłużać. Piszcie oczywiście swoje typy, jak, jak wy przewidujecie extra klasy. No i to byłoby na tyle. Ja was żegnam. Do następnego. Trzymajcie się cześć.